Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. W jaki sposób Rosjanie próbowali stworzyć super żołnierza? Kim był i czy istniał rosyjski doktor Frankenstein? Jak wiele osób należy poświęcić, aby uzyskać truciznę idealną? Oraz czy słynna teoria spiskowa o rosyjskim eksperymencie ze snem jest prawdą? Drodzy Państwo, sowiecka myśl naukowa bardzo często przypomina raczej karpenterowski horror niż coś, co działo się w rzeczywistości, a nie na ekranach naszych telewizorów. Jednak no, cóż, rzeczywistość czasami bywa dużo bardziej przerażająca nawet niż najgorszy horror. Dzisiaj zabiorę Was w wycieczkę po zatęchłych salach szpitalnych, a także zmruszałych już laboratoriach sowieckich lekarzy oraz naukowców. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Waleszyński, list, to jest Sekielski Brothers Studio, a to jest program Darknet. Panie i Panowie, w dzisiejszym odcinku załóżmy białe kitle, a także kostiumy antyradioaktywne, ponieważ opowiem Wam o Rosyjskiej myśli naukowej czyli o najbardziej przerażających eksperymentach, jakich kiedykolwiek dopuścili się Rosjanie. Wszystko zaczęło się w roku 1918, gdzie podczas jednego z swoich wystąpień Włodzimierz Lenin został postrzelony przez rosyjską aktywistkę pociskiem, który zawierał kurare. No i można byłoby się spodziewać, że ten zamach jakoś wpłynie negatywnie na Włodzimierza Lenina, jednak było zupełnie inaczej, ponieważ Lenin był wręcz zachwycony tym, jak bardzo cierpiał po postrzale i dokładnie od tamtego Momentu zlecił swoim naukowcom bardzo intensywne badania nad wszelakimi truciznami. Pocisk, który otrzymał Lenin, był nasączony kurarą. Drodzy Państwo, kurara to środek, który był wykorzystywany jeszcze przez Indian, którzy smarowali ją sobie swoje strzały, tak aby wywoływać no, efekty przybliżające do śmierci, jeżeli chodzi o swoich wrogów. Efekt działania kurary wygląda następująco. Na samym początku nasze ciało bardzo mocno wiotczeje, a później odczuwamy silne porażenie w okolicach twarzy, klatki piersiowej, a także rąk. Może się, ona może się to porażenie skończyć w najgorszym wypadku śmiercią, a w najlepszym wypadku daje nam naprawdę ogrom, ale to ogrom cierpienia. Badania nad truciznami w Rosji ruszyły tak naprawdę pełną parą w latach 1921-1938, kiedy ich szefem był. I Kazakow, lub też Kozakow, tutaj źródła równie, po, różnie podają. Pomimo tego, że Kozakow miał wiele sukcesów, jeżeli chodziło o wykorzystywanie jego trucizn, za pomocą właśnie jego specyfików zginęli m.in. pisarz Maksym Gorki, Wieczysław Miężeński, który był szefem tajnej policji w Rosji, czy też Walerii Kubiszew, który był bardzo wysokim rangą politykiem. To pomimo tego Stalin absolutnie nie był z jego działań zadowolony, a to z tego względu, że trucizny, które on podawał za każdym razem wywoływały efekt absolutnej agonii u osoby, która je otrzymywała, mianowicie osoba po zaplikowaniu trucizny często bardzo padała na podłogę, zaczynała krzyczeć, krzyczeć, że pali ją całe ciało, drżeć, wyginać się w konwulsjach. No i od razu było z daleka widać, że coś jest z tym, że tak powiem, osobnikiem, nie tak, ale Rosji zależało na stworzeniu trucizn, które można było podawać wszędzie, które byłyby bezsmakowe, bezzapachowe, a przede wszystkim w momencie, w którym już ofiara miałaby umierać, wyglądałoby to bardzo naturalnie. Stalin stwierdził w pewnym momencie, że Kazakow już nie jest mu potrzebny, no i kiedy już zakończył swoje badania i stwierdził, że nic więcej nie można z niego wycisnąć, postanowił go po prostu zabić. Jednak, żeby go zabić, nie używał on żadnych wymyślnych tutaj trucizn, tylko po prostu otrzymał on strzały w tył głowy. Z pistoletu. Następnie, jako że władze rosyjskie stwierdziły, że ktoś, kto będzie zajmował się w Rosji tworzeniem jak najbardziej śmiercionośnych trucizn, musi być osobą przede wszystkim absolutnie pozbawioną jakichkolwiek skrupułów, oddaną rosyjskiej myśli socjalistycznej, a także być człowiekiem, który no, wykazywał niesamowicie duży talent do nauk chemicznych. I taką właśnie osobą był Grigori Marianowski. Był to lekarz grudzińskiego pochodzenia, który. Który od roku 1938 rozpoczął badania w jednostce, którą nazwano jako Rosyjska Jednostka X. Generalnie rzecz biorąc, cała Rosyjska Jednostka X, pomimo swojej takiej bardzo wzniosłej nazwy, była tak naprawdę domem, który został zaadoptowany pod potrzeby laboratorium. No i generalnie rzecz biorąc, z zewnątrz wyglądał on kompletnie normalnie. Wewnątrz już absolutnie normalnie nie było, ponieważ działy tam się rzeczy absolutnie Drażające. Marianowski swoje opiekty do badań otrzymywał z pobliskich więzień, i tam bardzo często czasami upakowani, nawet po 100 osób na pacę przystawali przywożeni do laboratorium X, właśnie z owych więzień, no i e, ciężarówki, które ich dowoziły, często bardzo miały na przykład na sobie napis zaopatrzenie, jedzenie i tak dalej. Starano się jak najbardziej zatuszować fakt, że w laboratorium X ginęły gigantyczne ilości wręcz ludzi. Marianowski bardzo szybko zyskał. No, delikatnie rzecz biorąc, upiorną sławę wśród swoich kolegów lekarzy. Część z nich nazywała go nawet rosyjskim doktorem śmierć, porównując go do Józefa Mengele, w sensie on jest już jakby po czasie do niego porównywany. A działo się dlatego, że no, facet pałał tak naprawdę absolutnym brakiem empatii do wszystkich osobników gatunku ludzkiego. Mianowicie sam się chwalił podczas przesłuchania, które miał miejsce w 1951 roku, że e, był w stanie naj Więcej, zaaplikować na raz 150 trucizn jednego dnia, co przyczyniło się następnie do zgonów 150 osób. Generalnie rzecz biorąc, Grigori był znany też ze swojego wyjątkowego sadyzmu. Bardzo często egzekucji, na przykład na więźniach politycznych, dokonywał on osobiście, wstrzykując im odpowiednie dawki trucizn, jednak takie, które nie miały jak najszybciej zabić danego delikwenta, tylko miały sprawiać, że będzie on konał bardzo powolną i bardzo. Ciężką i męczącą śmiercią. A także, jak wynika z opisów jego współpracowników, bardzo często uwielbiał spoglądać na długotrwałą agonię osób, którym wstrzykiwał truciznę, co sprawiało mu niebywałą wręcz przyjemność. No, proszę sobie Państwo wyobrazić, jaki to musiał być zwyrodnialec. Generalnie rzecz biorąc, więźniowie, którzy trafiali do jednostki X, otrzymywali truciznę najczęściej w trzech różnych formach. Pierwszą z nich były koktajl witaminowy, tak określały go lekarze. Był to specjalna mikstura, która oczywiście poza posiadaniem sobie trucizny, była jakimiś tam miksami przy różnych soków, miało smakować to smacznie i na samym początku nie wzbudzać żadnych podejrzeń, jednak w momencie, w którym na przykład cała sala więźniów, ponieważ to się zawsze odbywało w sposób masowy, wypijała ową miksturę, no to już po 15 minutach wili się w najgorszych męczarniach, a podobno ich krzyki, jęki i charczenia były na tyle uciążliwe, że w laboratorium X przez praktycznie 24 godziny było rozkręcone na całe. Regulator radio, tak, aby jak najbardziej właśnie zakłócać krzyki agonii i krzyki konających. Kolejnym sposobem podawania trucizny był oczywiście zastrzyk. To był taki dość, no jakby to ująć, humanitarny sposób, jeżeli tak to można nazwać. No i wyglądało to w ten sposób, że na salę. Na sali było kilkadziesiąt osób, wszystkie były przykute do łóżek, no i tutaj podawano im zastrzyki. No i oczywiście, zanim nastąpiła śmierć, no to prowadzono na nich badania, sprawdzono ciśnienie, sprawdzono, jak serce reaguje na daną truciznę, i ludzie również masowo. Umierali oczywiście w akompaniamencie dźwięków, duszenia się, harczenia oraz agonalnego wycia, ponieważ śmierć z powodu trucizny, no, z tego co czytałem, do najprzyjemniejszych nie należy. Ostatnią grupą, której podawano truciznę, były osoby, które można było nazwać, znaczy określić, że. Podług tego, co spotykało innych, mieli nawet w miarę jakieś tam pseudoszczęście, ponieważ Rosjanom bardzo mocno zależało na tym, aby eliminować osoby z wyższych sfer, które nie zgadzały się z rosyjską myślą socjalistyczną, więc oczywistym było, że osoby z wyższych sfer jedzą wykwintne potrawy, więc takowe też serwowano właśnie tutaj więźniom, którzy byli królikami doświadczalnymi. Dostawali oni na przykład przeróżne ostrygi, kalmary, steki ze wspaniale wypieczonymi ziemniaczkami. Byli generalnie rzecz biorąc bardzo zadowoleni w momencie, w którym kazano im zjeść tą potrawę, jednak już po paru kęsach najczęściej padali od stołu i w wielkich konwulsjach zakończali swój żywot. Tutaj Rosjanie zawsze podczas posiłków pytali się więźniów, czy nie czują może jakiegoś dziwnego smaku, czy może zapach mięsa nie jest jakiś niestandardowy. Oni mówili, że absolutnie nie, że wszystko jest w porządku, że w ogóle świetny obiad, po czym schodzili z tego świata. Tutaj Rosjanie naprawdę byli mistrzami w komponowaniu właśnie trucizn, których nie dało się absolutnie. Wyczuć w jedzeniu, z czego skapliwie i wielokrotnie korzystali. Majeranowski bardzo często robił specjalne zamówienia na więźniów, jeżeli chodzi o rodzaje, że tak powiem, więźniów, którzy mieli przybywać do jego laboratorium. Pewnego dnia, na przykład, chciał tylko i wyłącznie cyganów, drugiego dnia chciał tylko i wyłącznie Polaków, raz chciał tylko starsze kobiety, raz bardzo młodych ludzi, raz świetnie zbudowanych, drugim razem zupełnie zbudowanych inaczej niż świetnie. Tak, na przykład więźniów, którzy byli już starzy, zabiedli. I najlepiej na coś chorzy, tylko po to, żeby testować właśnie na dwóch różnych obiektach odpowiednie dawki, trucizny i sprawdzać, jak one się będą rozwijać. Kolejnym takim. Głównym zadaniem, powiedzmy, do którego został przydzielony przez Stalina Marianowski, było stworzenie ostatecznego i zawsze działającego serum prawdy. No i tak naprawdę to był początek końca Marianowskiego, bo on, generalnie rzecz biorąc, nad przeróżnymi miksturami psychodelików pracował już wcześniej i pochwalił się władzom rosyjskich, że, rosyjskim, że w pewnym momencie, kiedy zaaplikował swoje serum prawdy jednemu z więźniów, który był. Oskarżony o spiskowanie, który nie chciał wydać swoich towarzyszy, ten nagle zaczął mówić absolutnie o wszystkim, bez najmniejszych, oczywiście tutaj żadnych oporów, tak, no i w tym momencie lampka w jego głowie się zapaliła, ponieważ stwierdził, że już jest bardzo blisko do osiągnięcia idealnego stężenia halucynogennych środków, tak, aby nawet z najbardziej zatwardziałego więźnia politycznego wyrwać wszystkie informacje, na których mu zależało. No i tutaj. Najczęściej testował najtwardszych, że tak powiem, więźniów, a za takowych uważali Rosjanie, Polaków, a także Japończyków. Podobno Polacy i Japończycy mieli naprawdę, że tak powiem, no jakby to ująć, jaja ze stali i nie chcieli w żaden sposób wyjawiać swoich sekretów, nawet po podaniu bardzo silnych halucynogennych środków. Generalnie rzecz biorąc, obserwując pracę Marynowskiego, Stalin stawał się coraz bardziej niecierpliwy, ponieważ ten obiecywał stworzenie niesamowitego, Serum niesamowitego serum prawdy, no ale jak się okazało, ono stworzył tylko serum, które sprawiało, że ludzie wariowali, dostawali paranoi, zapominali wszystkiego, ale nigdy nie byli w stanie w pełni wyjawić swoich sekretów. To udało się Marynowskiemu tylko jeden konkretny raz, który właśnie sprawił, że te, że te badania były tak bardzo mocno rozwiane. No i w momencie, w którym Marianowski przez dwa lata bardzo silnych testów, przez dwa lata naprawdę wielu tysięcy ofiar, które wyszły spod igły jego strzykawki, nadal nie odnalazło jakby tego złotego środka, no i w tym momencie Rosjanie się już zmęczyli tym, stwierdzili, że stworzenie takiego serum jest na pewno niemożliwe. Odcięli Marianowskiemu finansowanie, no i tutaj jakby projekt został Rozwiązany, pomimo tego, że Marianowski nie został w żaden sposób zastrzelony, czy też nie podzielił losu swoich poprzedników, no to nie można nazwać jego śmierci jakąś taką wyjątkowo naturalną, ani wyjątkowo spokojną z tego względu, iż tutaj kroniki historyczne bardzo mocno się wahają, czy zmarł on w roku 64 czy w roku 1970 i podobno jego przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie się serca, co było generalnie rzecz biorąc takim no, sztandarowym, że tak powiem, objawem, który miała większość osób otruta właśnie jego truciznami, więc istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że Marianowski skończył tak, jak zabijał swoich przeciwników i też oczywiście przeciwników Stalina po śmierci Marianowskiego dotarł do dokumentów, które mówiły o tym, że nie zabijał on tylko i wyłącznie ludzi, ale jego obiektem badań i królikami doświadczalnymi były także zwierzęta i tutaj mówi się o eksperymencie, który miał nie wiem w zasadzie, jaki on miał cel, ale generalnie rzecz biorąc, polegał na tym, że psy z reguły były to owczarki niemieckie, przypinano smyczą do bieżni, zakładano im maski z jakąś trucizną na twarz, no, odkręcano tą trucizną i patrzono, jak długo jest w stanie pies ubiec, w sensie biec z założoną na twarzy, na pysku, trucizną. Nie wiem, jaki to miało cel kompletnie, aczkolwiek tutaj kroniki mówią o setkach tysięcy psów, w sensie o tysiącach psów, które zostały w ten sposób zamordowane. A jeżeli jesteśmy w temacie psów i ogólnie zwierząt, to teraz przejdziemy do kolejnej, do kolejnego eksperymentu, o którym chciałem państwu opowiedzieć. Jest to eksperyment no, o, w sensie no traktujący o długu, dwugłowym psie, to ja muszę przyznać, że wyjątkowo ciężko będzie mi się mówiło o tej konkretnej sprawie z tego względu, że ja sam posiadam psa, no jestem wielkim miłośnikiem zwierząt, dlatego no tutaj trzeba będzie, że tak powiem troszeczkę się skupić i nie dać ponieść emocjom. Dlatego opowiem wam teraz o historii Władimira Diemochowa. Przyszedł na świat w roku 1916. Ojciec Władimira zginął w bardzo młodym wieku, kiedy Władimir miał tylko 3 lata. Zginął on w trakcie trwania rosyjskiej wojny domowej. I w tym momencie jego matka stwierdziła, no, że skoro młodzieniec będzie miał być w przyszłości głową rodziny, no to trzeba zadbać o jak możliwie najlepsze jego wykształcenie. No i też matka bardzo Starała się, żeby właśnie takowe on uzyskał. Władimir już od najmłodszych lat wykazywał naprawdę wielki talent do nauk biologicznych, chemicznych, a także do nauki fizyki. No i wszystkie świadectwa zdobywał z tak zwanym czerwonym paskiem. Jednak niestety lub stety po zakończeniu szkoły nie było go stać na pójście na studia, więc rozpoczął pracę jako mechanik. Po trzech latach pracowania jako mechanik Związek Radziecki postanowił udzielić mu specjalnego stypendium, które pozwoliło mu Udać się do jednej z najbardziej prestiżowych rosyjskich uczelni, by tam kontynuować swoją naukę, no i tam już po trzech latach stworzył on sztuczne, działające serce, które po przeszczepieniu go psu. Sprawiło, że pies żył przez najbliższe dwa dni, co no, z jednej strony można uznać za porażkę, jednak Rosjanie uznaje to za absolutny sukces, i że temu człowiekowi trzeba się bardzo blisko przyglądać, najlepiej go wspierać, ponieważ bardzo możliwe, że mamy tutaj geniusza. Po zakończeniu studiów trafił on na wojnę. No i właśnie wojna była takim bardzo ciężkim dla niego doświadczeniem, ponieważ tam szczególnie rzecz biorąc zaczął zwracać uwagę na żołnierzy, którzy utracili jakieś kończyny, a to komuś urwało nogę, rękę. Bardzo często ludzie umierali właśnie z upływu krwi, czy później zostawali kalekami. No i ta myśl o przeszczepianiu całych części ciała nie dawała mu absolutnie zasnąć. No i postanowił generalnie rzecz biorąc działać w momencie, w którym. On wrócił już z wojny, to był rok 1947. Udało mu się wtedy dokonać odkrycia, dzięki któremu dokonał pierwszego na świecie przeszczepu płuca. Trzeba przyznać, że no, chory, ale miał ten jednak łeb na karku. W roku 1948 udało mu się przeszczepić wątrobę, też z powodzeniem, a w roku 1951 przeszczepił z powodzeniem Serce. Wszystkie te zabiegi jednak wykonywał on na psach, które nie wiedzieć dlaczego były jego ulubionym tutaj rodzajem królika doświadczalnego. No i generalnie rzecz biorąc, był to w tamtych czasach bardzo szanowany i znany w Rosji lekarz. Można byłoby wręcz uznać, że był on w pewien sposób uznawany za autorytet w dziedzinie chirurgii. Jednak Oczy rosyjskiej nauki zaczęły na niego patrzeć troszeczkę podejrzliwie, w momencie, w którym w roku 1954 wpadł na pomysł, aby stworzyć własną radziecką wersję mitycznego Cerbera. Mityczny Cerber to było stworzenie, które no, było psem z trzema głowami, które broniło bram. tak No i tutaj właśnie on chciał zrobić coś podobnego, tylko z psami dwoma. No i... Jakby to nie brzmiało, postanowił wziąć się do roboty i tutaj e, po raz pierwszy nad jego tak naprawdę głową zawisły czarne chmury. No w momencie w którym opinia publiczna dowiedziała się o tym co planuje on zrobić, no to posypały się z nieba gromy. Stwierdzono, że jak tak w ogóle można, przecież to jest absolutnie nieetyczne, a poza tym, że jest nieetyczne, no to jaki ma mieć cel przyczepianie psu drugiej głowy. Przecież to brzmi absolutnie, totalnie absurdalnie, jak tak jak mówiłem na początku, jak scenariusz z filmu Grozy, jednak pomimo tego no był on bardzo szanowanym chirurgiem w Rosji, no i dano mu na to zielone światło. Zanim jednak on postanowił stworzyć dwugłową hybrydę, no to za wszelką cenę chciał e, dokonać takiego zabiegu, w trakcie którego jednemu psu zostanie odcięta głowa i zostanie potem przeszyta na miejsce drugiego psa. Chciał na przykład stworzyć, e, nie wiem, no, owczarka niemieckiego z głową, powiedzmy pitbula, tak? Brzmi to jak Totalne science fiction, no i generalnie rzecz biorąc na całe szczęście, żaden z tych zabiegów mu się nie powiódł, ponieważ wszystkie 23 psy, które brały udział w jego eksperymencie, no zginęły najczęściej w wielkim bólu, albo w ogóle nie dożyły nawet momentu wybudzenia się. Jednak po tych właśnie 23 psach, które były eksperymentem nieudanym, niestety nastąpił czas na. Jakby to ująć na jego sukces. Do swojego absolutnie szalonego eksperymentu Władimir wybrał dwa psy. Pierwszym z nich był owczarek, który nazywał się Brodiaga, to jest z rosyjskiego włóczęga, powsinoga, coś takiego. A drugi pies był malutkim kundelkiem o imieniu Szafka. No, i w tym momencie wszyscy miłośnicy zwierząt powinni raczej przełączyć kanał lub też naprawdę zaopatrzyć się w bardzo silne nerwy, ponieważ to, co powstało z tego eksperymentu, wyglądało następująco. Szafka została przecięta w pół, tak? czyli ten mniejszy pies zostawiono tylko i wyłącznie górną część jego ciała, czyli łapki przednie, głowę, uszy, oczywiście szyję. No, i ta część została przyszyta. Do owczarka i ich płuca, i serce zostały w jakiś sposób połączone. Ta, totalnie jak z najgorszych koszmarów hybryda, okazało się, że jest w stanie żyć, jednak, no i życie można było nazwać koszmarem, ponieważ kiedy dwa psy zostały wybudzone już z narkozy, no, i zaczęły na przykład jeść. No to szafka była podłączona do tego większego psa, tak jak Wam mówiłem, płucami i sercem, ale absolutnie nie, u nie, nie układem pokarmowym, więc piesek miał zamontowaną z tyłu rurkę, przez które Wypadało to wszystko, co zjadł, tak? Czyli, jeżeli pił wodę, no to ta woda z niego wylatywała, jeżeli jadł pokarm, było dokładnie identycznie. No i co najgorsze, tak naprawdę te oba psy, w momencie, w którym jeszcze nie były jednym organizmem, były one psami w schroniskach, które no nie znały zbytnio bliskości innych psów, były przyczajone do życia samemu, więc. Ta hybryda po prostu zaczęła gryźć się nawzajem. To podobno wyglądało naprawdę niesamowicie groteskowo, i no mówię na szczęście, no bo to trzeba w tym doszukiwać jakiegoś szczęścia. Już po czterech dniach od zakończenia operacji, od wypudzenia tej hybrydy, no, zwierzę padło, ponieważ szafka. Przypływ szału przegryzła tętnicę szyjną tego większego psa, czyli Briodaga, no i oba padły i umarły. I drodzy Państwo, tutaj pozwolę sobie na taką małą refleksję. Ja. Jeszcze jestem sobie w stanie jakoś wytłumaczyć tworzenie przeróżnych trucizn, testowanie chorób, tak, jeżeli mamy tutaj jakoś rozwijać specjalną machinę wojenną, ale czemu do jasnej cholery miał, miał służyć ten eksperyment? Jaki sens miało zszywanie ze sobą dwóch zwierząt w jeden organizm tylko po to, żeby sprawdzić, czy będą żyły? To jest po prostu obrzydliwe, anormalne, amoralne i absolutnie. Chore. Co najgorsza, w internecie możecie znaleźć naprawdę ogrom zdjęć. Ogrom zdjęć pokazujących tą hybrydę. Naprawdę, dla miłośników zwierząt, jest to widok straszny, przerażający. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co musiały czuć te zwierzęta. Ponieważ był to z pewnością los dużo gorszy niż śmierć. Nasz doktor zmarł w roku 1998, był to dokładnie 22 listopad, i pomimo swoich bardzo dużych sukcesów, jeżeli chodzi o transplantację, jeżeli chodzi o chirurgię, historia zapamiętała go raczej tylko i wyłącznie jako szalonego naukowca, i został on przez większość osób zapomniany na całe szczęście, poza właśnie takimi osobami jak ja, które lubują się w wyszukiwaniu dla Was mrocznych tematów. No dobrze, Przejdźmy teraz do kolejnego rosyjskiego naukowca. Jest to rosyjski naukowiec, który zyskał taki nieoficjalny przydomek rosyjskiego doktora Frankensteina. Tak? Jest to w ogóle doktor Frankenstein, to trzeba pamiętać, że to nie był potwór z książki Mary Shirley, był to doktor, który go stworzył. Tak? No więc zacznijmy. Moi drodzy, w roku 1908, 1890 narodził się sergiej. Brunichenko i Brunichenko był generalnie rzecz biorąc przed pierwszą. Wojną światową, studentem Wydziału Nauk Przyrodniczych, by następnie z tych studiów przenieść się na medycynę. Kiedy został powołany podczas wojny jako lekarz polowy, krwawe walki na froncie bardzo mocno zdeterminowały cały kierunek jego późniejszego życia, ponieważ, podobnie jak poprzednik, o którym mówiłem, ilość śmierci, którą on zobaczył na wojnie, sprawiła, że no, lekarz, delikatnie rzecz biorąc, oszalał i stwierdził, że jego największą misją życiu i największym takim celem od teraz będzie doprowadzenie do sytuacji, w której żołnierze przestaną już umierać w trakcie operacji, ponieważ to było jego największą taką zmorą. Tym, co przerażało go najmocniej, to właśnie to, że ludzie umierali w trakcie operacji, w trakcie procesu ratowania życia. No i on stwierdził, że musi doprowadzić do w sensie musi stworzyć jakąś aparaturę, która będzie w stanie osobę kompletnie bez pulsu. Postawić na nogi jak zupełnie nową, no więc zaczął pracować. Po zakończeniu działań, działań wojennych e, rozpoczął badania na Moskiewskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Następnie partia przyniosła go do Centralnego Instytutu Hematologii i Przetwarzania Krwi. Tam jego prace nad stworzeniem specjalnej aparatury ruszyły już pełną parą. W roku 1925 powstał autożektor, tak go nazwali Rosjanie. Było to pierwsze w historii sztuczne płuco serce, które miało nam zastąpić właśnie działanie naszych oryginalnych płuc serca. No i to miało absolutnie pomóc podczas operacji, jednak nadal nie dawało tego efektu, którą chciał uzyskać, czyli dalej nie było w stanie ranimować zwłok. Osoby odwiedzające jego laboratorium, w którym on prowadził swoje badania, były zgodne co do jednego: wyglądało to niczym sceneria z najgorszego horroru tak? wszędzie walały się martwe psy psy w formalinie, psy pozbawione głów, same psie głowy, jednak osoby, które już pracowały z nim jakiś czas, no wiedziały, że tutaj mm, to nie jest nic wyjątkowego, ponieważ doktor stwierdzał, że absolutnie cel uświęca wszystkie środki, jeżeli będzie miał poświęcić dla swoich badań nawet milion zwierząt. To on to zrobi dla dobra ludzkości, oczywiście. No i generalnie rzecz biorąc, rosyjski naukowiec najbardziej był zadowolony ze swojego eksperymentu, podczas którego z psa została wydernowana praktycznie cała krew, następnie zwierzę umarło, odczekano 10 minut, podłączono do niego płuco serce, przepompowano zwierzęciu krew na nowo, a także użyto elektrod, co sprawiło, że uwaga, zwierzę wstało. Zwierzę wstało i podobno żyło przez kilka kolejnych tygodni, jednak uszkodzenia mózgu były tak znaczne u tego psa, że no, poza załatwianiem swoich podstawowych potrzeb no raczej nie był w stanie robić niczego więcej. Jednak najbardziej przerażającym, tutaj nie tylko moim, ale całej opinii publicznej, eksperymentem było ożywienie części ciała psa, co zostało Niestety, udokumentowane na taśmie filmowej, którą albo Państwo teraz właśnie widzą na ekranie, albo bez problemu można znaleźć w internecie. Film jest naprawdę przerażający. Na samym początku widać płuco i serce, które pracuje poza organizmem psa, jednak później można zobaczyć, no. coś, co wygląda jak z takiego mrocznego filmu science fiction. Tak Mamy odciętą psią głowę, która jest połączona dosłownie siatką kabli, które wystają z tej odciętej części głowy. No i co najbardziej przerażające, ta odcięta głowa zdaje się żyć. Ona reaguje na przykład na uderzenia młotkiem, reaguje na jakieś pstryknięcia palcem, a w momencie, w którym podsuwane jest jej jedzenie, no to, to pies się oblizuje i zaczyna mocniej wąchać. To jest po prostu Absolutnie przerażające. Generalnie rzecz biorąc, też tutaj, pomimo tego, że ten eksperyment rzucił się cieniem na całą karierę tego naukowca, no to on jest do dzisiaj w Rosji uznawany za osobę, która w bardzo mocny sposób pchnęła na przykład, kardiochirurgię do przodu. No, jednak nie ukrywam, że mi się osobiście będzie kojarzył jako facet, który. Wskrzesił głowę psa? I w ogóle mam tutaj taką m, swoją małą dygresję. Drodzy Państwo, skoro Rosjanie byli na tyle, nie wiem jak to nazwać, na tyle bezwzględni, żeby przeprowadzać takie eksperymenty na psach. I to było bardzo dokładnie dokumentowane, nagrywane były filmy, robiono z tego jakieś pokazy. No chwalono się tym bardzo szeroko, no to czy może. Mówię tylko może. W mroku tych laboratoriów nie robiono na przykład takich samych eksperymentów, tylko że na ludziach. Szczerze mówiąc, jestem pewien, jestem absolutnie pewny, że tak. I zastanawiam się, na przykład, co musi czuć, albo w jaki sposób musi czuć odcięta głowa, która jest przywrócona do życia. Przerażające, ale, ale prawdziwie ale prawdziwe. No, drodzy Państwo, kolejnym eksperymentem rosyjskim, o którym chciałem Wam opowiedzieć, jest eksperyment o super-żołnierzach. Zarówno o super jak i o super-małpoludziach, no bo przecież to było oczywiste, że Rosjanie potrzebowali w tamtym czasie żołnierzy, którzy tak, będą przede wszystkim mało myśleć, będą zdolni wykonać każdy rozkaz, będą bardziej odporni na ból, będą dużo silniejsi, a także dużo bardziej zdeterminowani, żeby wykończyć swojego wroga, a także nie będą odczuwali absolutnie strachu oraz bólu. Postanowiono stworzyć super żołnierzy. No i w tym momencie wkraczamy na taki bardzo mroczny rozdział historii rosyjskiej, jakby mało było mrocznych jej rozdziałów. To jest w ogóle niesamowity ten kraj jest niesamowity. No i tutaj udało mi się dotrzeć do pewnych notatek mężczyzny, który nazywał się Jeff Strasberg. I był to amerykański historyk, który bardzo dokładnie badał historię właśnie przedwojennej, jak i. Odbywającej się w czasach II wojny światowej nauki rosyjskiej, no i on generalnie rzecz biorąc dotarł do dokumentów, w których w latach 1936, 1941 i podobno w późniejszym okresie również rosyjscy naukow, naukowcy przeprowadzili ponad 400 badań na w grubym w cudzysłowie mówiąc o ochotnikach, e, którzy no, byli poddawani tak naprawdę eksperymentom, które można uznać za wręcz surrealistyczne. Mianowicie, podobno e, starano się wymienić kości człowieka na tytan, i wielokrotnie tutaj wyrywano na przykład jakieś elementy kości żołnierzom, wycinano im powiedzmy całe kości Udowe, lub też całe piszczele, zastępowano je specjalnymi tytanowymi protezami, dzięki czemu mieli być oni dużo bardziej w sensie dużo mniej podatni na złamania, a także wierzono, że będą odczuwani mniej bólu i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jeszcze e, podobno starano się w, jakby to ująć Wyzbyć się z ludzkiego mózgu tych receptorów, które odpowiadają za strach, za poczucie głodu i za zakwestionowanie różnych rzeczy, na przykład rozkazów. No i, żeby to osiągnąć, podłączano specjalne elektrody do mózgu i rażono właśnie pewne obszary tutaj mózgu ochotników, czyli więźniów prądem. Skutek był tego taki, że większość ludzi albo umierała, albo kompletnie traciła zmysły. No i generalnie rzecz biorąc, eksperyment się nie udał, zarówno w tej właśnie formie rażenia prądem mózgu. Jak i zamieniania tych części ciało, tak? No bo tam ludzie umierali z potwornych stanów zapalnych, a także umierali od leków, którymi byli faszerowani dosłownie wręcz nagminnie. No i tutaj. Generalnie rzecz biorąc, dużo można znaleźć informacji na temat tych odkryć Jeffa Straszberga, tak? Jednak nie udało mi się nigdzie dotrzeć do tych prawdziwych dokumentów, które to opisywały, więc możemy to brać troszeczkę, powiedzmy, w sferze takich teorii spiskowych. Jednak jeżeli mam być z Państwem szczery, ja w to absolutnie wierzę. Kolejnym eksperymentem, o którym mówił Pan Jeff, było to, jakby to nie brzmiało, było robienie z normalnej wysokości, normalnego wzrostu mężczyzn karłów, tak? czyli osób niskorosłych. I podobno miał być tego, celem miało być tego to, że jeżeli rosyjski pilot był dużo niższy niż normalny człowiek, dużo mniejszy, to mógł jego, jego samolot przewozić dużo więcej paliwa, to brzmi absolutnie irracjonalnie, jednak podobno takie, takie eksperymenty również miały miejsce. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak oni chcieli to zrobić. Pewnie za pomocą wycinania jakichś części kości udowych albo piszczeli. No cóż, jest to przerażające, jednak tak jak wam tutaj mówiłem, nie, nie ma nigdzie w internecie oryginalnych dokumentów Jeffa, które mówiłyby na temat tych tutaj zabiegów. Za to jest bardzo dużo dokumentów, a także dużo różnych wywiadów z ludźmi i wspomnień na temat tego, co robił Ilia Iwanowicz Iwanow, który urodził się w roku 1870 i był on naprawdę jak zarówno tak samo jak swojej przeciwnicy bardzo zdolnym dzieckiem, świetnie się uczył. Pod koniec lat roku 1880 trafił on na Uniwersytet Harkowski, gdzie studiował fizjologię zwierzęcą. I tam podczas swojej kariery naukowej współpracował on m.in. z Iwanem Pawłowe. Tutaj pracowali oni wspólnie nad procesem sztucznej inseminacji zwierząt, czyli ich zapładniania. No i w momencie, w którym to robili, yy... Podniósł się troszeczkę taki głos, że to jest zabawa w Boga, że tak się nie powinno robić, że przecież to jest sprzeczne z naturą, i tak dalej. No i w tym momencie Ilia stwierdził, że, no to on w takim razie wszystkim pokaże: pokaże, że tutaj człowiek tak naprawdę jest Bogiem, i pokaże, że tylko rosyjski naukowiec, a dokładniej tylko i wyłącznie on, jest w stanie przełamać ten taki pogląd, że człowiek jest stworzeniem boskim i stworzyć własnego człowieka od nowa. Tylko takiego, jakiego chciał Stalin, czyli tak jak ja Wam mówię na samym początku, mniej myślącego, silniejszego, bardziej zdeterminowanego i mniej skłonnego do podważania wszelakich rozkazów. Ilia chciał stworzyć hybrydę człowieka i małpy. Swoją tezę na temat chęci podjęcia się takich właśnie eksperymentów wygłosił on w roku 1910 na konferencji w Austro-Węgrzech. Jednak I wojna światowa bardzo mocno pokrzyżowała plany Iwanowicza i dopiero po jej zakończeniu w roku 1922 dostał on zielone światło na rozpoczęcie swojego projektu, który miał być Projektem, w którym będą krzyżowane właśnie małpy z człowiekiem, jednak absolutnie nie chciano mu tego finansować, no i o finansowanie musiał zadbać on sam. No i takie finansowanie udało mu się znaleźć. Uruchomił on do tego swoje stare kontakty. Mianowicie zadzwonił do pana Pawłowa, tak, który załatwił mu 10 tysięcy amerykańskich dolarów finansowania od Anatolia Łunczarskiego, który był w tamtym czasie dyrektorem oświaty w Rosji. No i Generalnie rzecz biorąc, zarówno Anatolii, jak i wszystkie osoby, które miały jakąkolwiek tutaj swoją rękę przyłożyć do tego procederu, no nie były zbyt optymistycznie do niego nastawione. Tak? No gdzie? Jak to przecież jest kompletnie niemoralne, nawet jak na Rosjan, tworzenie hybrydy człowieka i małpy. No, ale oczywiście tutaj nasz naukowiec myślał zupełnie inaczej. Potrzebował on teraz, skoro już miał oczywiście tutaj finansowanie, skoro no, może z trudem udzielone, ale jednak miał też zielone światło na swoje eksperymenty, oto potrzebował tylko i wyłącznie już teraz dobrego miejsca, żeby takowe eksperymenty przeprowadzać. No i miejsce, które wydało mu się być idealne, oto była Gwinea. No i w momencie, w którym udostępniono mu właśnie w Gwinei, taką, takie miejsce, w którym prowadzono badania nad szympansami oraz różnymi małpami, postanowił on tam się od razu udać i w momencie, w którym już przekroczył granicę Gwinei, a przekroczył ją ze swoim synem, który miał w tamtym czasie 22 lata, no to dał się poznać jako naprawdę no, skrajny wręcz rasista i taki jakby to powiedzieć, żeby tutaj nie użyć przekleństw, taki ciężko myślący człowiek, tak? on o, uważał, że osoby o czarnym od czarnoskórę, tak, są po pierwsze, dużo głupsze od Rosjan, na pewno głupsze od byłego człowieka, no i że są one bardzo mocno zbliżone swoją tutaj strukturą genetyczną do małp, więc oni będą na pewno idealnym wręcz tutaj materiałem, na jego króliki doświadczalne. Z wspomnień jego pracowników, można wyczytać, że Ilia był niesamowicie niemiły, wręcz obelżywy do wszystkich czarnoskórych pracowników właśnie owego laboratorium, w którym były prowadzone badania nad małpami, do tego stopnia, że gdzieś w ogóle usłyszał historię, że w Gwinei istnieje grupa kobiet, która oddawała się uciechom seksualnym z małpami i teraz one żyją gdzieś tam na uboczu, no bo społeczeństwo je wykleo i on za wszelką cenę chciał się dowiedzieć, gdzie są te kobiety, gdzie one mieszkają, żeby koniecznie zabrać od tego laboratorium i prowadzić na nich testy. Podobno był wielokrotnie wręcz widywany, jak zapuszczał się w tereny miejskie, gdzie rozpytywał właśnie okoliczną ludność na temat tych kobiet, często na przykład chcąc ich przykupić jakimiś pieniędzmi lub też uważając, że wszyscy Spiskują przeciwko niemu, że takie kobiety na pewno są. No przecież on o tym słyszał. I tutaj też należy zauważyć, że ten człowiek musiał być naprawdę bardzo głębokim rasistą, ponieważ ja osobiście uważam, że ta teoria o kobietach uprawiających seks z małpami została mu podrzucona pewnie. Na zasadzie masz to i dziadek posłucha jakiś bzdur i on w to uwierzył, tak? To pokazuje, że naprawdę musiał bardzo mocno nienawidzić osób o innym kolorze skóry, to nie przeszkodziło mu w rozpoczęciu tak naprawdę swoich badań. A badania wyglądały następująco. Pierwsze testy przeprowadzono na małpach, dokładnie na szympansicach, tak? I podawano im ludzką spermę, jednak w żaden sposób nie udało się ich zapłodnić. No, no ale oczywiście tutaj nasz doktor stwierdził, że okej, okay, to nie jest kłopot, skoro nie udało się za pierwszym, za dziesiątym, to może uda się za setnym razem, po prostu trzeba próbować i robić tych zabiegów możliwie jak najwięcej. No, ale w momencie, w którym już zauważył, że no jest to skazane na absolutne niepowodzenie, no i nie można za pomocą ludzką. Takiego nasienia zapłodnić szympansa stwierdził, że czas zamienić, że tak powiem, e swoje króliki doświadczalne miejscami. No i teraz szukał kobiet, które zgodziłyby się na to, żeby przyjąć nasienie szympansa. Generalnie rzecz biorąc, no, przeprowadził on kilka takich zabiegów. Przeprowadził je na kobietach z jakiegoś plemienia pigmejskiego, ponieważ był on święcie przekonany, że kto jak kto, ale pigmeje to już są tak blisko genetycznie małpy, że na pewno to się uda jak jest się łatwo domyśleć, nie udało się, a wokół doktora i jego e, eksperymentów, jeżeli tak to może nazwać, zaczęły się zbierać czarne chmury, ponieważ opinia publiczna, jak i okoliczna ludność zaczęła się orientować, co się dzieje w e, owym przybytku, tak, no i zaczęto naprawdę stosować bardzo silne represje na, na to, żeby zakończył swoje nieludzkie badania. No i on na początku nie chciał, ale w momencie, w którym zagrożono mu podpaleniem laboratorium i rozstrzelaniem go, to były groźby, że tak powiem, z ulicy, no to postanowił on zabrać swojego syna i czym prędzej uciec do Rosji, i tam właśnie miał kontynuować swoje badania, w momencie w którym on już wrócił do Rosji, no to o jego badaniach było bardzo, ale to bardzo głośno. Nieważne, jak oni o nim mówili, ważne, żeby mówili takie było też m.in. jego motto. No i stwierdził on, że kurczę, nie rozumie kompletnie, dlaczego ludzie tak bardzo są przeciwni temu, żeby przejść, skrzyżować tego człowieka z małpą. No przecież to miało mieć same tutaj pozytywne skutki. No i miał on na tyle dobrze gadane, tak, że pewnego dnia otrzymał list od jednej, od kobiety, która nie podpisała się. Zmiana nazwiska, jednak w liście napisała mu tak. Proszę was, weźcie mnie do eksperymentu, ja błagam. Wiem, że takie krzyżowanie z pewnością jest możliwe. Jak się okazało, później no, on postanowił jednak nie korzystać z. Usług kobiety, ponieważ do takiego eksperymentu potrzebowałoby przede wszystkim no więcej niż jedną ochotniczkę, a dodatkowo jeszcze potrzebowałoby też małp. No, a niestety, ostatnia małpa, która została przez niego przewieziona z Gwinei, zmarła z tego powodu, że karmił ją tylko i wyłącznie surowymi jajkami. Szkoda małpy. No ale absolutnie nie szkoda Ili, ponieważ w momencie, w którym już tutaj poszła fama na całą Rosję, że facet chce zapładniać rosyjskie kobiety szympansim nasieniem, no to władze rosyjskie stwierdziły, że o nie, 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 kolego, to jest absolutnie no, nieetyczne, no i to godzi w dumę radzieckich kobiet. Tak więc ucięto mu wszelakie finansowania, jego wysłano do Kazachstanu, gdzie miał później pracować, gdzie pracował później w tym Kazachstanie na Uniwersytecie e, e, Weterynaryjnym. Jednak tam z powodu jego dość ciężkiego stanu zdrowia postanowił zrobić sobie przerwę w pracy i do niej wrócić. Na całe szczęście już do niej nigdy nie wrócił, ponieważ zmarł on w roku 1932. Drodzy Państwo, to były szerzej opisane, że tak powiem, w takich źródłach przykłady rosyjskich eksperymentów na ludziach i na zwierzętach. Jednak jeden z eksperymentów rosyjskich naprawdę bardzo mocno przeniknął do mainstreamu i teraz sobie o nim troszeczkę porozmawiamy. Jest to mianowicie rosyjski eksperyment ze snem. I Przyznam szczerze, że nawet kiedy się jeszcze nie orientowałem, nie, nie interesowałem tym tematem, no to już e, widziałem jakieś właśnie informacje, że najgorszy eksperyment na świecie, najbardziej przerażający eksperyment kiedykolwiek miał miejsce a później okazał się on być tylko i wyłącznie internetową creepypastą, czyli taką opowieścią, która ma w nas wzbudzać uczucie grozy, takim mrocznym słuchowiskiem. Ale w każdym takim, w każdej takiej miejskiej powiedzmy legendzie jest, jest jakieś ziarno prawdy. Otóż teorie mówią, że Rosjanie w, pod koniec lat 40. przeprowadzali eksperyment, w trakcie którego zamykali kilka osób naraz do pomieszczenia i w którym zostawali oni Kompletnie pozbawianie możliwości zaśnięcia. Tak? No i w internecie znajdujemy tu informację, że. Po kilku dniach, kiedy strażnik wszedł właśnie do owej, owej celi, w której więźniowie byli odpowiednio faszerowani wszelakimi narkotykami, które miały tutaj sprawić, że nie będą mogli usnąć, no to więźniowie zaczęli dokonywać na sobie aktów kanibalizmu. Brzmi to bardzo przerażająco, jednak jak się, jak się później okazało, było to tylko i wyłącznie, była to w sensie historia napisana na potrzeby internetu. I jednak zastanówmy się bardzo dobrze, mając tutaj na uwadze przerażające eksperymenty nazistów, niesamowite okrucieństwa jednostki, japońskiej jednostki 731 oraz to, o czym mówiłem wam w dzisiejszym odcinku. Czy Rosjanie nie byliby w stanie dokonać takiego eksperymentu? Tutaj proszę bardzo odpowiecie sobie na to sami. Drodzy państwo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Chciałbym również podziękować za wszystkie pozytywne komentarze, za wiadomości, które do mnie piszecie na moim profilu na Instagramie. Jestem naprawdę mega szczęśliwy z tego powodu. Chciałbym was również zachęcić do no, takiej troszkę większej interakcji ze mną. Napiszcie w komentarzach, o jakich sprawach chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski zostań naszym patronem.